Ukłon dla senseja i kata. Kata to walka z cieniem. Joj. Uwaga. Dobra, do przodu. Zbliżamy na... Dobra, uwaga. Sam! Szyć! Go! Lewa ręka ciągle. Zbliżamy na czubana. Krzyk wyzwala emocje. Nic! Sam! Szyć! Go! Go! Szyć! Patrz! Jukiaj! Lewa ręka ciągle. Logi do czubana. Nic! Sam! Szyć! Go! Go! Szyć! Patrz! Jukiaj! Ostatni oczy. Dawaj zde. Razem. Najbardziej i dalej sobie da się lewa noga lewa. Uwaga. 3 razy do przodu. Ni. Sam kiaj. Mama tyć. I do przodu. Ni. Sam kiaj. Mama. Na czym tam na ni. Sam kiaj. Mama tyć. Na ni. Sam kiaj. Mama tyć. Lożmy góry ageukę. Ni. Sam kiaj. Mama tyć. Lożmy góry. Ni. Sam kiaj. Mama tyć. Kamajte, majgeri, jedź! Ni! Sam kiaj! Mama te! Jedź! Ni! Sam kiaj! Mama te! Joj! Kto chce się spróbować z nimi w piątek od 14 do 16? Muszę mi dać! Ja już odam! Rej! Joj! I zaczynamy. Ecz! Ni! Walka z cieniem. Ecz! Czyli silna walka z przeciwnikiem. Sam! Przeciwnika nie widać. Ecz! Ona przeciwnika. Ecz! Ni! Sam graj! Żeby nauczyć się tego. Ecz! Ni! Ecz! Ni! To jest opanowanie katy. Ecz! Pierwszy stopni. Teraz. Ni! Sam graj! Uwaga, szybko. Płatni ręki. Od wielu lat miał pracowy pas, niedawno nabył czarny pas, kupowany kawałek. I znowu bardzo ważna urazywka. Atak Romy, czyli ta bajkoretka. Bajkoretka. Roma przygotowana, mimo że ma męża szklarza, radzi sobie. Kalinka z młynka. I... O! Mirek jest ubezpieczony, słuchajcie. I Gosia, zadowolona już tam. I droga naszych dziewczyn. I słuchajcie, ta pani nas trafiła na zajęcia prawa. Jest nasza... To jest moja adeptka, ćwiczy ze mną w klubie. Ostatnio z pewną odpowiedzialnością dałem jej 8 kieł, czyli drugi stopień uczniowski. I słuchajcie, dzisiaj pani na co dzień pani prawnik, dzisiaj jest za... Ja! Spokojnie, wszystko jest smartowane, ale trzeba się przyzwyczaić do takiej uderzeń. Dobra, ręka, druga część leży. Chodź! Nie wiem. I łamanie i położona. Sprawnik bez głowy. Słuchajcie, dość, że zna się na prawie, to jeszcze na prawie. I Mirek Darnochł. Brawo, brawo! Brawo Anita, brawo Mirek. Słuchajcie, każdy piątek od 14 do 16 tutaj. Kto chce przyjść bez skarpet, zapraszamy. Słuchajcie. Brawo. Serdeczne brawa Grunwaldę, ale Mirek czeka. Mamy jeszcze podziękowania dla naszego sąseja. Pokaz taki odbędzie się na senioradzie i pokaz gimnastyki z Larysą też będzie na senioradzie, bo to już jako cykliczna rozgrzewka z Larą będzie i pokaz karate w wykonaniu RTM. Kto chce, nieważne z jakiego klubu jest, aby miał tylko chęci i zdrowie mu pozwalało, nie miał przeciwwskazań, zapraszamy czy do Mirka, czy do zajęcia z Larysą, no to ograniczona akurat ilość osób jest, ale pomyślimy na pewno, że będą spotkania gimnastyczne, prawda? Piątek poszły i korzystając z okazji, w imieniu całego naszego zespołu liczącego, chciałabym podziękować Miłkowi Darnochłowi za jego bezinteresowne zaangażowanie i czas poświęcony nam, abyśmy w miarę naszych możliwości, zważając na nasz wiek, kondycję, mogli posiąść wiedzę na temat zasad samoobrony, chociaż w minimalnym stopniu, za jego cud, cierpliwość i wyrozumiałość. Bardzo dziękujemy, Mirku. A teraz... jeszcze chciałabym Wam przeczytać wiersz, który wprawdzie napisany został dużo wcześniej, ale jest nadal aktualny. Brzmi tak. Nasz Tomaszowski w Rusji, gdy pręży mięśnie, to każdy drży. I choć stuknęło mu 10 lat, to ze sprawnością je zapadł brat. Teraz Mirosław Balkan wytoczył, by żaden bandzior nam nie podskoczył. Bardzo się stara, by nas wyćwiczyć. Trudna to sprawa, on się z tym liczy. My zaś go chcemy nie rozczarować, by dobrze wypaść i tak rokować. Żebyśmy mogli zbira obalić, tak by Darnochwał darmo nie chwalił. Dziękujemy za jego trudy, a kto? Wiadomo, stare marudy. Zaraz także do wspólnego zdjęcia, jeszcze gimnastyka plus ta zajęcia ruchowe. To namiastka tego, co robimy w klubie. Tak jak wspomniałem, klub tworzą ludzie, a ludzie tworzą klub. Tak? Dom bez ludzi to, jak mówi Pawlak Dziczej.